Szczęść Boże, Julita Mirecka. Zapraszam wszystkich Państwa na prognozę pogody. Nad znaczną częścią Europy pogodę kształtuje rozległy, suchy i pogodny układ wysokiego ciśnienia z nadmorza północnego oraz Wysp Duńskich, niżej daleko na Atlantyku i w rejonie Morza Czarnego. Polska znajduje się pod wpływem wspomnianego wyżu, a nad obszar naszego kraju napływa nieco chłodniejsza, ale sucha masa powietrza polarnomorskiego. Dziś w Europie dość pogodnie, więcej chmur jedynie na Bałkanach, a także nad Skandynawią. Na termometrach przeważnie temperatura dodatnia. Od 5 stopni Celsjusza w Moskwie, 11-14 stopni w centrum, do 17 w Madrycie. Tak przedstawia się prognoza pogody dla Europy, a już teraz spójrzmy na warunki pogodowe w kraju. Nad całą Polską dziś słonecznie, niebo bezchmurne, a na termometrach od 8 stopni Celsjusza w Gdańsku, blisko 13 stopni na znacznym obszarze, do 14 w okolicy Szczecina. Wiatr z północy słaby, chwilami zmagający się do umiarkowanego. Barometry w stolicy wskazały około 1031 hektopaskali, a ciśnienie będzie rosło. A jaką pogodę przyniosą nam kolejne dni? Zobaczmy. Zapraszam. W nocy na termometrach będzie około 0-2 stopni na przeważającym obszarze kraju. Cieplej na południowym zachodzie i tam blisko 2-1. Jutro bez większych zmian. Nad Polską pogodny wyż z dużą ilością słońca. Na niebie niewiele chmur, przeważnie zachmurzenie małe, w wielu miejscach przez większą część dnia bezchmurnie. Wiatr słaby, okresami bezwietrznie. W najcieplejszym okresie dnia na termometrach będzie od 9 stopni w Gdańsku, około 10-11 na przeważającym obszarze, do 13 w zachodnich regionach Polski. Ciśnienie w południe osiągnie wartość około 1035 hektopaskali i będzie spadać. W czwartek niewiele zmian w pogodzie, zachmurzenie małe i dużo pogodnego nieba. Tylko rano gdzieniegdzie widzialność będą ograniczać lokalne mgły. W najcieplejszym okresie dnia termometry wskażą od 12 do 15 stopni Celsjusza. Będzie wiał słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Wszystkim Państwu dziękuję, życząc dobrego i pogodnego dnia.